Maturzyści w całym kraju zakończyli dziś rok szkolny. Teraz czekają ich ostatnie przygotowania do egzaminów, które rozpoczną się 7 maja. W jakich nastrojach najstarsi uczniowie opuszczają szkoły średnie, pytał Paweł Jędrusik. W 6 Liceum Ogólnokształcącym imienia Janusza Kurczaka w Sosnowcu młodsi uczniowie żegnali swoich starszych kolegów oklaskami. Tegoroczni maturzyści już wiedzą, czego najbardziej będzie im brakowało. Dobrze spędzony czas ze znajomymi z jednej ławki, wydaje mi się tyle. Tak mi się wydaje. Może będę też dobrze wspominał wyniki maturalne, o ile zdam, ale to takie są predykcje, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Aktualnie co czuję? Stres dość spory, trochę smutek, może lekką goryczkę. No mi przeważnie jej będzie najbardziej brakowało, bo jednak spędziłyśmy 3 lata w jednej ławce i gdzieś wydaje mi się, że tego będzie chyba najbardziej brakowało. Ale nutkę nostalgii czują nie tylko uczniowie, również nauczyciele. Na pewno trochę przykro, bo przez takie 4 lata można się przywiązać, można się poznać lepiej. No i myślę, że też towarzyszy nauczycielowi taka nadzieja, że młodzież z tą wiedzą i umiejętnościami poradzi sobie w przyszłości. Teraz maturzyści mają czas na chwilę odpoczynku, a tuż po majówce przystąpią do egzaminów maturalnych. 7 maja czeka ich egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Myślę, że stres rozkłada się po połowie, zarówno nauczyciele, którzy teraz będą przyglądać się efektom swojej pracy, jak i uczniowie, którzy na pewno mocno przeżywają sam moment, w którym będą zdawać egzamin dojrzałości. Egzaminy maturalne potrwają do 24 maja.